Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wiesław, to kolejny odcinek z Europy Universalis 4 i w tym odcinku być może uda nam się już kogoś tak stricte zaatakować zbrojnie, bo z tego co widzimy to HRE powolutku odpuszcza, jeżeli chodzi o agresywną ekspansję. Tutaj już nie ma zbyt wielkiego wkurwienia na nas i myślę, że skupimy się w tym momencie na Bułgarii, bo Bułgaria jest bardzo łakomym kąskiem dla nas. Widin, Sofia, Nikbolu, Filibes i Listre, bardzo przyjemne prowincje, które chętnie byśmy zgarnęli i na które mamy niekończącego się claima permanentnego, więc warto byłoby to wykorzystać, zwłaszcza jeszcze przed zerwaniem unii personalnej z Węgrami, którą oczywiście będziemy tutaj, słuchajcie, no później forsować. Bez względu na to, z kim by sojuszu nie mieli, to i tak sobie poradzimy. Może jeszcze uda nam się na przykład coś z Austrii wycisnąć, kurde, kto wie, różnie może być. Różnie może być. Na razie jednak zaczekajmy jeszcze na wybór, bo bardzo chciałbym go tutaj sobie wziąć i straciliśmy w ogóle najlepszych doradców. Musimy sobie tych doradców wziąć na nowo. Możemy sobie wziąć tego, ponieważ on jest o połowę tańszy, więc szanuję mocno. No i tutaj weźmiemy sobie może jedyneczkę, z racji tego, że nie potrzebujemy tych punktów nie wiadomo ile, ponieważ nie mamy żadnych idei dyplomatycznych w tym momencie. Zarabiamy co prawda niezbyt wiele tych punktów. No, umówmy się od razu, że niezbyt wiele tych punktów zarabiamy. Niemniej jednak myślę, że jest ok. Możemy sobie chyba fokus już cofnąć, bo jeszcze tutaj widzę, że dopiero przy 14 technologii administracyjnej wpadnie nam czwarta idea, więc jeszcze na spokojnie. Cofnijmy to sobie i zarabiamy już troszeczkę więcej punktów dyplomatycznych, troszeczkę więcej punktów administracyjnych, które teraz akurat nam się bardzo przydadzą, bo jesteśmy troszeczkę zacofani, jeśli chodzi o tą technologię. No, Węgrzy tutaj sobie zrobili troszeczkę więcej wojska, no i Czesi zresztą też trochę go mają, więc szanuję mocno. Mam nadzieję, że nasz król dożyje sędziwego wieku, przynajmniej 60 lat. Byłbym bardzo z tego powodu ucieszony. Czy my potrzebujemy prestiżu? Raczej nie, a papal influence zawsze nam się przyda, nie? Znaczmy jeszcze... A, ze dwa kliknięcia, a co? Mamy znowu 35% szans na zostanie kolejnym kontrolerem kurii. No, daje nam fajne bonusy. To akurat daje nam fajne bonusy. W ogóle halo, mamy tylko dwóch liderów. Rodzioch umarł? O nie, jak szybko, mój Boże. Rodzioch strasznie szybko umarł, niedobrze. Niedobrze. I kogo by tutaj teraz wziąć? Może Pita? Zróbmy Pita. Proszę bardzo. Kolejny przywódca, kolejny dowódca to Pit. I jest naprawdę dobry. Myślałem, że może nawet będzie trzygwiazdkowy. No niestety nie, ale jest świetnym generałem oblegającym. Myślę, że bardzo nam się przyda, jeżeli chodzi o Osmanów. Wiecie, co bardzo by nam się jeszcze przydało? Flota. Bardzo przydałaby nam się dobra flota, zwłaszcza jeżeli chodzi o War Galley. Ponieważ będziemy walczyć z Osmanami, którzy są, no, bardzo mocni, jeśli chodzi o flotę, ale przede wszystkim będziemy walczyć w zamkniętych zbiornikach, no, może nie tyle zamkniętych, półzamkniętych zbiornikach wodnych, takich jednak bardzo ciasnych, na których wiatr jest raczej czynnikiem mniej znaczącym. A, dobrze, wystarczy. Do 29. War Galley. Nie będzie to zbyt imponująca flota, ale mimo wszystko zawsze to będzie lepsze niż nic. Navies. Ile w tym momencie mają Osmanie? 125 na 106 statków. No niestety nie możemy się z nimi pod tym kątem równać. Aczkolwiek Hiszpania ma ogromną flotę. No, co nie dziwi. Co akurat nie dziwi. Hiszpania mają aż 132 na 134 statki. To jest imponującym wynikiem, szczerze powiedziawszy. Co szczerze powiedziawszy jest wynikiem imponującym. A my skupimy się może teraz troszeczkę na manufakturach. Bo mamy naprawdę duże środki, których jeszcze nie wykorzystaliśmy. A manufaktury zawsze nam się mogą przydać chociażby na... z racji tego, że dzięki temu instytucja może wybuchnąć kolejna u nas. Kolejna czy jeszcze kolejna? Już nie pamiętam. Jeszcze kolejna. Bo w tym momencie Printing Press dopiero się rozprzestrzenia i rozpowszechnia po Europie. No, u nas jeszcze dużo brakuje, mamy dopiero 1,4%, więc bardzo niewiele. I bez względu na to, jak wielką fortuną byśmy dysponowali, to jeszcze nie jesteśmy w stanie tego wprowadzić właśnie z racji tego. Wyborg.
Bierzemy sobie Wyborg. Mam nadzieję, że oddadzą nam bez walki tenże Wyborg. O, już nie. Już Wyborg nie. Recently gave in to threat. Czyli musimy jeszcze trochę poczekać, zanim oni nam to oddadzą. Musimy jeszcze poczekać, aż oni nam to oddadzą. Więc skupmy się może na Osmanach. Nie chce mi się, szczerze mówiąc, walczyć z Duńczykami, bo ta wojna... Z Duńczykami wojna zawsze wygląda podobnie. Oni mają dobrą flotę, w miarę przynajmniej, no mają 45 statków z możliwością rozbudowy do 94. My tych statków mamy w tym momencie bardzo niewiele, dopiero rozbudowujemy swoją flotę i myślę, że dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie shipyardów, gdzie jest to możliwe, żeby tych statków można było wyprodukować nieco więcej. A teraz skupimy się na Osmanach. Ślijmy naszą armię na granicę osmańską. Może uda nam się zaraz. Czy oni nadal mają sojusz z Krymem? O kurde, Osmanie mają sojusz z Francuzami. To jest ciekawe. Ale Hiszpania i Austria odpowiedzą, słuchajcie. Ale niestety Krym i Gazi Kumuk nie odpowie. Mam jednak nadzieję, że uda nam się uzyskać prawo przemarszu od Krymu. Uda nam się. A czy od Gruzji? Nie uda nam się. O nie, możemy im zaoferować, ale oni już... Chyba, że poprawimy z nimi troszeczkę relacje. Spróbujmy poprawić z Krymem trochę relacje. Mam nadzieję, że to pomoże w uzyskaniu od nich prawa przemarszu, bo to jest nasza szansa na to, aby pojawić się z drugiej strony Imperium Osmańskiego. No i rozwalić ich w drobny mak od dwóch stron. Przekierujmy tutaj całe nasze wojsko. Tutaj i to tutaj sobie pykniemy. Trzy armie z jednej strony, dwie armie z drugiej strony. Poprawiamy relacje z Krymem, dajmy im również prawo przemarszu, aby te relacje poszły jeszcze bardziej w górę. No i miejmy nadzieję, że nam się to uda. No, Crimean opinion about Commonwealth, wystarczy, że zniwelujemy ten minus i będziemy w domu. I będziemy w domu, już zimprobowaliśmy o 34%. No chyba, że kurde Moskwa ich całych podbije, mam nadzieję, że tak się nie stanie. Kto go tam wie? Kto ją tam w zasadzie wie? Kurde, niestety. No, mamy już 2,6 punkta procentowego. Niedługo w Warszawie powinno to również zaistnieć. Myślę, że możemy Warszawę jeszcze odrobinę zboostować. Do 19. Mamy już 93%, a więc w Warszawie niedługo się pojawi. A skoro w Warszawie, to i w Lublinie niedługo się pojawi. Lublin też jest całkiem intratną prowincją. Sandomierz także, ponieważ graniczy z Warszawą. I to myślę, że się będzie ładnie rozpowszechniało. A my szybko wprowadzimy kolejną instytucję. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Heavy ship, light ship and galley coast. Military technology coast. My chcemy sobie rozbudować naszą flotę. A więc myślę, let us do something. Weźmy to. Jak najbardziej, bardzo chętnie. Możemy nawracać kolejne prowincje. Też skrzętnie i chętnie uczynimy. Chętnie dałbym to kozakom, ale niestety nie mogę, ponieważ nie jest to częścią mojego state'u. To są terytoria. Jak tam military access? Już tylko 7. I teraz powinno pyknąć. Jest! Ask for military access. Możemy już to wprowadzić. Co prawda będziemy mieli za dużo dyplomatycznych relacji. Będziemy tracić dużo punktów. No, to jest akurat szczegół. Zależy nam na rozwaleniu tych leszcz. Francja, Gazi Kumuk odpowie, ale Austria i Hiszpania również. Mam nadzieję, że nasz system fortów wytrzyma najazd francuski. W ogóle ile Francuzi mają armii w tym momencie? Myk, myk. Hiszpania ma od nich dużo więcej wojska. Oni mają 36 tysięcy ludzi, Hiszpania ma w tym momencie 63 prawie tysięcy ludzi. No, my mamy 130, oni mają 90 Osmanie, ale mamy po swojej stronie jeszcze Węgry i Czechy. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby rozbudowanie swojej armii o kolejne 26 tysięcy ludzi. Nie mamy na to pieniędzy. To może później. Wypowiadajmy już tą wojnę, myślę, że nie ma na co czekać. Take Filipę. Take Braniciewo. Dobrze. Confirm. Tak, wszystko zaznaczone dobrze. Lecimy z leszczami. Myk! Mamy po swojej stronie Austrię, mamy po swojej stronie... Od razu lećcie na Konstantynopol. Wy lećcie na Edirne. Czy on jest dobry w obleganiu? Tak, to jest właśnie Pit. Świetnie. A więc on Konstantynopol powinien połknąć bardzo szybko. Bardzo szybko. Bierzemy od nich prawo przemarszu, jak wróci nasz dyplomata.
i śmigamy na nich od drugiej strony, tymi dwoma armiami. Miejmy nadzieję, że nie będziemy mieli z nimi większych problemów, że nie będą mieli tutaj kumulacji swojej armii. Ola Boga, dramat. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, no ale zobaczymy. Tutaj kontroluję cały czas sytuację na tym froncie. Kiedy tylko pojawi się wroga armia, będę natychmiast tutaj... Będę natychmiast tutaj ingerował. Weźmy Technology Coast minus 5%. No niestety stabilność tam spadła, no, ale nic nie mogliśmy na to poradzić. Możemy natomiast zrobić sobie administracyjną technologię, kolejny poziom. Super! Szanuję, cieszę się jak najbardziej. Semendire już padło i Konstantynopol również już padł. Bardzo szybko, świetnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Zostawmy tutaj 13 tysięcy ludzi w Konstantynopolu, żeby jakaś tam obrona jednak tego punktu była. Nie za duża, ale jednak, żeby coś tam było, nie? Recall Diplomat. W tym momencie nam już dyplomata nie jest w żaden sposób potrzebny. To, że teraz Osmani padną bardzo szybko. Kiedy z dwóch stron ich pociśniemy, nie będą mieli większych szans. Gdzie tu mamy, przepraszam, bardzo jeszcze jakiś fort? W Salonikach oczywiście. Silistre jest nasze. Teraz śmigamy na Filibę. Jak tam Francuzi? Jak tam Francuzi? O, tutaj widzę, Czesi mają duży problem. No, Czesi mają duży problem. Prawie im złajpowali armię. Na szczęście, no, jakoś sobie poradzili, ale... Hungary lost 5 liberty desire. Successful loyalists. Kurde, nadal no legal heir. Mój Boże! Co tu się dzieje? Dlaczego tak się dzieje w ogóle? Co? Słucham. Dlaczego? Why? God damn it. Z sensu. Tutaj mają 33 tysiące ludzi i prawdopodobnie będą próbowali iść na nas od dupy strony, za przeproszeniem. Do Herconia i tutaj, dalej. Więc myślę, że my wycofamy jedno swoje wojsko w to miejsce, żeby w razie czego mieć się czym bronić, a te dwie armie będą pokrywały całe Bałkany. My w międzyczasie zajmiemy im tyle, ile będziemy w stanie. O, tutaj widzę, że Austria zainterweniowała. A może my też biegnijmy w tą stronę? Austria co prawda przegrała tą bitwę. Może oni lecą na Krym? Chyba tak. Tak, poszli na Krym. Zobaczmy, może uda nam się ich ścisnąć. Co? O, no na pewno nam się uda, słuchajcie. Patrzcie. O, panie losie. Na pewno nam się uda, a przynajmniej mam taką wielką nadzieję. Zostańmy tutaj, oni powinni mieć minus za przeprawę. No niestety nie mają. Ale no, uda się. Keep going. Oj, może być ciężko. No niestety, może być teraz bardzo ciężko, bo nie mamy tutaj lidera. Ale udało się! Ale, o nie, i Pit umarł. O no, really? Nie, Pit nie umarł. Pit umarł? Nie Pit umarł. Kto umarł? Ale ktoś umarł. Szpaku chyba umarł. Tak mi się wydaje, że jeszcze Szpaku był. No nic, więc kolejny lider, słuchajcie. Kolejny lider, zastanawiam się jeszcze jaki, ale jakiegoś musimy wprowadzić. Zajrzę tylko szybko na Discorda, bo ja najczęściej z Discorda biorę osoby, które zostaną następnymi liderami, a więc serdecznie zapraszam Was do tego, abyście tam dołączali, żebyście udzielali się w komentarzach i wtedy na pewno nadejdzie Wasza kolej. Może weźmiemy, kurde, koale. W sumie Aga średnio ogarnia Europkę, ale ogląda z tego, co mi wiadomo, więc robimy koala, myk. Kurde, ale no, lider to szanuje mocno. Szanuje mocno. Czy jest armia, w której możemy go lidera tutaj ogarnąć? No nie, musimy poczekać. Ha! Loan offer from Great Britain. Dziękuję serdecznie, Wielka Brytania, za propozycję, ale myślę, że jej nie przyjmę. Dwie gwiazdki. Cały czas niestety tylko dwie gwiazdki, ale lepsze dwie gwiazdki niż nic, prawda? Tak mi się zdaje. A my lećmy na kolejne forty. Forty są warte zawsze najwięcej, a więc... O, proszę! Uda nam się przez Koceli przejść, nie? Myślałem, że tutaj Hiszpania pięknie ogarnie sytuację, no ale no niestety. Dziwi mnie fakt, że Hiszpanie no, ładnie Tunis tutaj lecą. Może Tunis podpisze już White Peace? Nie, Tunis jeszcze White Peace'a nie podpisze. Zajmujcie to proszę jak najszybciej. Szabolks wybuchł bunt i myślę, że my go ściśniemy tą armią, która się stąd musiała wycofać. Saloniki również już padły, a my możemy nawracać kolejne prowincje. Możemy już lecieć na Grecję bezpośrednio do Morei.
A więc do Sparty w zasadzie. O, kurde. Tam właśnie leżała starożytna Sparta. No i oczywiście wygraliśmy bitwę z buntownikami. Nic dziwnego. Tak mi się wydaje. Przynajmniej tak mi się wydaje. Sinop również został zajęty. A więc kolejny fort padł. Lećmy na Ankarę. Chociaż lećmy na Koceli. Jeżeli zajmiemy Koceli, to bardzo szybko będziemy mogli przetransportować nasze armie. Z jednego punktu do drugiego, bo wtedy będziemy mieli bezwzględne prawo przemarszu. O, w Wieluniu, super. Gdzie jest Wieluń w ogóle? Tu jest Wieluń. W Wieluniu 2 do produkcji zostało dodane. Świetnie, szanuję. Bardzo mocno zresztą szanuję. Świetna rzecz, piękna sprawa. O nie, no to mamy przypał ostry. Tutaj już się nie wykaraskamy z tego. Niech to szlak. Wycofajmy troszeczkę naszą armię. I tą armię już posyłajmy tutaj, bo ona... No, na pewno sobie nie poradzi. Mam nadzieję, że się nie złajpuje. Nie, nie złajpowała się, na spokojnie. Ale no nie poradziła sobie i nic dziwnego w tym nie ma, bo... Jednak to jest dość... No, dość duża armia na nas weszła. Osmańska. Okej, dobra, czyli lecimy na Edirn, przyjąłem. Nie ma chyba innego wyjścia. Musimy tam śmignąć, już mają 0% gnojki. Polećmy na nich z dwóch stron, na Edirn, i oni tu się nie powinni pozbierać w tej sytuacji. Dokładnie. Zostali rozgromieni. Oj, to jeszcze jak liczbowo zostali rozgromieni, o mój Boże. Bardzo mocno dostali wciry od naszego wojska. Bardzo się z tego powodu cieszę. Sofię musimy przekazać sobie, bo Bułgaria jest naszym głównym celem w tej wojnie. No myślę, że tutaj kawałek Bośni jeszcze Węgrom może uda nam się przekazać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Sobie weźmiemy Bułgarię, a Węgrom damy kawałek Bośni. Chociaż nie chcę im ich teraz przesadnie wzmacniać, bo jeżeli okazałoby się, że Unia pomiędzy naszymi państwami zostanie zerwana, to miałbym duży problem. To miałbym po prostu duży problem z ogarnięciem ich. Wyleccie na Ankarę, żebyście byli blisko, ale żebyście robili jednak coś konkretnego. Jest bitwa morska, a nie uda się. Dopiero po końcu bitwy, po zakończeniu bitwy morskiej. O mój Boże, jeszcze 74 statki. No nie, nie dacie sobie rady, Hiszpanie. Niestety nie macie takiej władzy. Jak tam Francuzi? No nic, a... Jest, oni już bez problemu spisują. Nawet myślę, że przekażą nam pewne fundusze. Nieduże, ale zawsze. Czy nie przekażą nam żadnych funduszy? Nie. No ale, no dobra, 23 dukaty. O to nam chodzi, żeby Tunis całkowicie wyeliminować z wojny. Oni jednak stanowią tam pewną część tego konfliktu. A więc im ich jest mniej, tym lepiej dla nas, prawda? Im jest ich mniej, tym lepiej dla nas. My już tutaj wkroczyliśmy do Ankary, wkroczyliśmy do Koceli. I zaczynamy obleganie. Military leader has left us. Major, no niestety, major umarł, pankarze. O, to już się zbliżają, lećmy do Bolu, bo później będzie ciężko tutaj się przetransportować, odpuśćmy Ankarę. Naszym głównym celem jest Koceli. O, i właśnie, i teraz bez problemu już możemy transportować swoje wojska pomiędzy jednym a drugim brzegiem. Bo, no już teraz bez względu na to, czy blokada by była, czy nie, no to już jest za późno. To już jest za późno. Jak nazwiemy kolejnego generała? Mój Boże, ale ich tutaj umiera strasznie dużo. Strasznie dużo. Nazwijmy Divinity. Divinity. Proszę bardzo. Albo nie, słuchajcie. Jeżeli Divinity ogląda mojego YouTube'a, to będzie zachwycony tym, co zaraz zrobię. Tylko muszę to znaleźć, bo nie pamiętam, jak to się pisało. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Słuchajcie, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ja muszę mu podrzucić ten odcinek. DJ Divinitix.pl. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O jasny gwint! Co tu się wydarzyło? Co to jest za lider? Ja się pytam. Jasny gwint. Najlepszy do tej pory, bezwzględnie. 3 gwiazdki. 6-5-3-3. Świetny lider. Naprawdę jest zacny. Myślę, że przejęcie Ankary będzie dosłownie kwestią chwili. Tak mi się przynajmniej zdaje. Zaraz chyba Paryż padnie. A jak Paryż padnie... A Paryż padł. O,
proszę, a więc myślę, że Francja już bez problemu skapituluje. Więc weźmy sobie od nich tyle pieniędzy, ile nam będą chcieli dać. I zakończmy ten konflikt z Francją. 78% wyniku wojny z Osmanami. To jest bardzo dobry wynik. To jest naprawdę bardzo dobry wynik, a kiedy przejmiemy Ankarę, to myślę, że dojdziemy bez problemu do 80%. Z palcem w nosku. A walnijmy im jeszcze armatami, żeby było 50%. Myk! No, myślałem, że już przejmą. O, niestety jeszcze nie. Niestety jeszcze nie. A, miałem już wielkie nadzieje co do tego. Kurde, 78%! Serio, ludzie, proszę! No, wreszcie, 82%. I myślę, że na tym możemy już powolutku zakończyć. Zobaczmy, ile punktów będzie nas kosztowało zajęcie całej Bułgarii. I chętnie wyzwoliłbym jeszcze co po niektóre państewka. Myślę, że Bośnię przekażemy Bośni, Heresek przekażemy Bośni, coś jeszcze Bośni, Wysoki do Bośni przekażemy. Gruzji może coś oddamy, proszę bardzo. Chociaż może Albanii? A kurde, Albania istnieje, więc myślę, że to jest dobry pomysł, żeby Albanii coś oddać. O, proszę bardzo, będzie wielka, potężna Albania. Może coś Mamelukom, jeszcze jakąś strefę gazy im oddamy. Halo, Mamelucy, gdzie tu jest strefa gazy? Czy możemy wam oddać strefę gazy? Chyba nie możemy, o dziwo. Nie, możemy. A, nie możemy, już nie damy rady. Weźmy od nich tyle pieniędzy, ile damy rady, bo to już pewnie... Chociaż jeszcze tam parę procent dałoby radę. Słuchajcie, może El Karak? Właśnie, El Karak się uda im oddać, a tu jest fort. A tu jest fort, więc warto. No już jeden punkt, więc weźmy jeszcze 105 dukatów. I tutaj Osmani będą elegancko osłabieni po tej wojnie. Naprawdę, naprawdę mocno. Proszę bardzo, myk! Świetna sprawa. No i mamy Bułgarię. Osmani musieli oddać 3 prowincje Bośni, 2 prowincje Albanii, no i jedną prowincję Mamelukom. Powolutku, powolutku wypieramy Osmanów z Europy. Świetna rzecz, świetna sprawa. Szanuję mocno takie decyzje i takie rzeczy. Możemy wracać swoimi wojskami. Myślę, że jedno wojsko to najlepsze. Z DJ-em Divinityxem.pl zostawimy w Bułgarii, ponieważ tam prawdopodobnie będą spore rewolty i spore niezadowolenie. Natomiast resztę przekierujemy już do naszego państwa, aby broniły naszych granic i w razie czego reagowały na wszelkie niekorzystne sytuacje. Czy ja straciłem przy tej wojnie jedną armię? Nie. A, tu jest jeszcze. Dobrze, w Besarabii. Nie zauważyłem jej kompletnie, a więc przenieśmy ją do Podola. A więc przenieśmy ją do Podola i chyba już wszystkie armie są w tym momencie przekierowane. Możemy pozbyć się military accessa od tych dwóch państw. Już nam jest to kompletnie niepotrzebne. Tylko tracimy przez to punkty dyplomatyczne. No i możemy nawracać kolejne prowincje. Oczywiście, że tak. Możemy też tworzyć sobie kory do Silistri, Tarnowa i Widinu. Super, szanuję. Szanuję, a nasz władca nadal dycha. Już ma 59 lat, a więc myślę, że do 60 uda mu się dobrnąć na spokojnie, a może nawet więcej. I byłbym z tego powodu bardzo, ale to bardzo zadowolony. Kogo w ogóle, zaraz zobaczę, my mamy na... 49 lat. Kestius Zamojski. Kestuis, jakoś tak. Ale on ma 49 lat. Gdyby on miał koło 40, to bym się pokusił. Ale w związku z tym, że on jest tylko o 10 lat młodszy, ciężko. Tylko, że no zobaczcie, no Stanisław von Habsburg ma 52 lata. Jest zajebiście stary. Wolałbym Heinricha von Wettina. Chociaż raczej mało polskie imię Heinrich, no ale no cóż, no... No nie wiem. Zaakceptowali, nie? Chociaż Kestutis też, no, litewskie akurat imię. Chociaż litewskie imiona no, muszą być teoretycznie zaakceptowane, no, jednak to jest Rzeczpospolita obojga narodów Polski i Litwy, więc takie litewskie imiona też mogą wchodzić w grę, przynajmniej tak mi się wydaje. Dzięki wam serdeczne za dzisiaj, mam nadzieję, że ten odcinek też wam się spodobał. Zachęcam was do wszelkich YouTube'owych aktywności, takich jak subskrypcja, łapka w górę czy komentarz. No i oczywiście zapraszam was też na moje streamy, które odbywają się niemalże codziennie, no 5 razy w tygodniu najczęściej, okej. Okay. Od 18 do 22 zdarza nam się grywać w Europkę, zdarza nam się grywać w Hell's of Iron, więc serdecznie
zapraszam. Zapraszam Was też na mojego Discorda, gdzie pojawiają się wszelkie informacje na temat nowych filmów, na temat streamów. Jeżeli potrzebuję jakichś osób do gry, no to również tam wszystko zamieszczam. Także serdecznie Was zapraszam, link do Discorda na dole. I dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Do zobaczyska, do kolejnego odcinka. Czołem, czołem!